mój team się składa z mechaników, z ludzi koło mediów społecznościowych, koło managementu, całego marketingu, także mój team naprawdę jest, jest w nim kilka osób. Pierwszy, to może zacznę od mechaników, jest, jest Denis, który jest ze mną już chyba 12 lat. Jest to mój sąsiad, który urodził się na mojej ulicy i ja go znam od jego urodzenia, także jest to naprawdę też mój dobry kolega i zawsze jest ze mną, zawsze mi bardzo pomaga. Potem jest ze mną Jakub. Jakub jest ze mną też już chyba 6 rok. Jakub też bardzo pasuje do naszego teamu. Jakub pochodzi z Czech, ale przeprowadził się na Słowacji i jest moim mechanikiem. Kolejny w teamie jest Rudy. A tu taka śmieszna rzecz, bo Rudy ma rude włosy, ale nie mówimy na niego Rudy dlatego, że ma rude włosy, tylko on ma na imię Rudolf. A na Rudolfa na Słowacji, serio, mówi się Rudy. No i dlatego, że w Polsce na ludzi, co jakby mają takie rude włosy, to się mówią, że ma rude włosy, to wszyscy myślą, że mówimy Rudy, bo Rudy. Ale to nie Rudy, bo Rudy to Rudolf. Także chyba wytłumaczyłem. I Rudy jest ze mną od zawsze. Razem zaczynaliśmy jeździć na żużlu. I on później skończył, bo ma prawie 2 metry, także to nie bardzo. I bardzo mi pomaga, jest ze mną. Od tego roku też z nami jest Bjarne Pedersen, były zawodnik, legenda tego sportu, naprawdę człowiek z olbrzymim doświadczeniem żużlowym. Ja się bardzo cieszę, że Bjarne jest z nami. Ja bardzo liczę na jego cenne doświadczenie z torów żużlowych i to jest nowy członek teamu. Później jest Kinga, moja menadżer, która załatwia wszystkie sprawy, które są potrzebne, wiadomo, załatwić jakby marketingowo i sportowo i wszystkie te rzeczy. Jest z nami Mateusz również, który odpowiada za wszystkie medialne, social medialne rzeczy. Czasem logistyka, wszystkie te rzeczy koło tego związane, cały wizerunek teamu i wszystko to, jak to wygląda. Tunerzy i takie różne rzeczy. Także trener mój, Maroš ze Słowacji, który też współpracuje z dużo sportowcami, głównie tenisistami, hokeistami, bo u nas to są sporty bardzo popularne. I się cieszę, że jestem pod Maroša opieką, bo naprawdę miał zawodników z światowej czołówki różnych dyscyplin. Także chyba tyle. Pozdrawiam serdecznie.